Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie o poranku. Mamy godzinę, już Wam mówię, 7:18, także dzisiaj przed nami również bardzo długi test kilku nowości, które podesłała mi moja obserwatorka i zaciekawiły mnie na tyle, że faktycznie je zamówiłam, więc przetestujemy sobie m.in. dzisiaj nowy podkład z Max Factora, to jest Miracle Pure Skin Reset. Ja co prawda nie wybrałam go w najjaśniejszym odcieniu, bo nie wiedziałam, na jakim etapie zejścia z samopalacza dokładnie będę, więc wybrałam odcień Fair to Light, a jestem dosyć blada już w tym momencie, także możliwe, że będzie dla mnie troszeczkę za ciemny, no ale to moja wina, mogłam wziąć jaśniejszy kolor. Sprawdzimy również nowy korektor, ale właściwie to jest jakby i korektor, i podkład w jednym z Rimmela, Multitasker Wake Me Up. Ja, tak jak wiecie, kocham ten rozświetlacz, tę bazę rozświetlającą, więc jestem ciekawa, jak sprawdzi mi się korektor teraz z tej nowej serii. I wybrałam go w odcieniu 0,25, bo ogólnie te korektory raczej mają właściwości korygujące i każdy z nich jest zabarwiony na dany odcień. Nie są to takie po prostu typowo beżowe korektory. Wzięłam też taki rozświetlacz marki Physicians Formula. Wybrałam go w takim odcieniu lekko opalizującym na różowy. Może być ciekawie. No i mam jeszcze taką paletkę bardzo zgrabną i powabną i też kosztowała mnie 15 czy 17 zł marki MUA Makeup Academy. Dostałam ją, słuchajcie, na Notino. Była tania jak barszcz, kojarzy mi się z paletkami Nataszy Denony. Więc jestem ciekawa, co z tego powstanie. Myślę, że jeżeli jakość tych cieni będzie w porządku, to śmiało będę mogła nią robić na co dzień pełne makijaże. No i mam też, słuchajcie, nową konturówkę z Maybelline. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I makijaż zaczniemy sobie od podkładu Max Factor. Kojarzy mi się troszeczkę wizualnie z podkładem zarówno L'Oreal True Match, ale i podkładem Maybelline, też tym z pipetą. Jeśli chodzi o kolor, to no będzie troszeczkę za ciemny na pewno, ale wydaje mi się, że do ogrania. Ma sporo, wydaje mi się, takich nawet lekko oliwkowych tonów. Co prawda moja twarz w tym momencie jest dosyć mocno różowa, bo już nie ma na niej właściwie samoopalacza, także może nam się wydawać, że jest dosyć ciepły, ale nie ma w sobie takich chamskich, żółtych tonów. Więc najpierw rozprowadzę go sobie opuszkami palców i będę doklepywać gąbeczką. Jeśli chodzi o krycie, przynajmniej wiecie, póki rozkładam go po twarzy palcami, to wydaje mi się, że jest to coś pomiędzy L'Oreal True Match Nude a podkładem Maybelline, bo Maybelline z kolei jest już dosyć mocno kryjący. True Match jest taki wręcz przeźroczysty, a jeśli chodzi o ten podkład, to on niby ma w sobie tę przeźroczystość przy jednej warstwie i nadal moje piegi przebijają, ale nie jest to jednocześnie aż tak subtelne jak podkład z L'Oreala. Przeciągam go od razu też po szyi, żeby wyrównać kolory. Chociaż nie ma dramatu. Myślę, że to ogram. Jedyne, co może zostać blade, to tutaj mój dekolt, ale go sobie przybrązowię. Muszę Wam przyznać, że podkład bardzo mi się podoba. Nie mam wobec niego żadnego ale póki co. I pierwsze wrażenie robi na mnie naprawdę bardzo dobre. Więc przejdźmy już do tego korektora, właściwie właśnie takiego produktu 2 w 1 z Rimmela, czyli concealer i foundation. Wybrałam go w odcieniu 0,25 Rose Ivory, także mam nadzieję, że będzie lekko różowy. O kurczę, on ma w sobie taki jakby aplikator z głowicą, która się lekko kręci, jest metalowa i chłodząca, jak się domyślam. Także spróbujmy go zaaplikować. O tak, jest to korektor zdecydowanie dość mocno różowy, także powinien fajnie neutralizować zasinienie. No ale nałożę go też tutaj bardziej w centrum twarzy, żeby troszeczkę przywrócić te różowe tony mojej skórze. Uuu, jak on sobie ładnie radzi z zasinieniem. Wcale go nie nawaliłam jakoś bardzo dużo pod okiem, a właściwie wyprasował mi tę przestrzeń, jeśli chodzi o kolor. Ciężko mi stwierdzić, czy on ma jakieś takie naprawdę bardzo mocne krycie, natomiast to, co muszę o nim powiedzieć, to fakt, że faktycznie bardzo ładnie neutralizuje, więc może nawet to krycie nie jest aż tak potrzebne, jeżeli neutralizacja przebiega prawidłowo. Okej, podstawa makijażowa gotowa i muszę przyznać, że naprawdę bardzo mi się podoba. Zarówno podkład, jak i korektor spełnia tutaj moje oczekiwania w 100%. Buzia wygląda ładnie, świeżo, to, co ma być przykryte, jest przykryte, ale nie czuję się przytłoczona
zmęczona, także super. W międzyczasie zrobiłam sobie makijaż brwi i przypudruję teraz twarz. Skorzystam z pudru Over the Moon About Nature ze Stars From the Stars w odcieniu 01 Sparkling Beige. I te produkty przypudrowane również wyglądają bardzo ładnie, tak gładziutko, naprawdę, i pory są wygładzone, no to wiadomo, że pudrem. No ale wygląda to nieskazitelnie po prostu. Możemy przejść już do modelowania twarzy, a nawet musimy, bo moja twarz wygląda dosyć płasko, no i trochę też kolorystycznie muszę ją dopasować do dekoltu. I mam tutaj taką paletkę z Wet n Wild z kolekcji dla Alice in Wonderland i to jest bronzer palette. Chociaż jakby się uprzeć, to można uznać to za taką paletkę bronzerów połączoną z rozświetlaczami wręcz. I myślę, że skupię się na tym odcieniu, bo jest jaśniejszy, ale z kolei jest cieplejszy, więc mam nadzieję, że nie będzie ceglany. Może w ogóle, wiecie, połączę wszystkie te kolory, skoro jest to mozaika, no to w jakimś celu została przygotowana. Może wtedy ten kolor będzie ładniejszy. Dosyć ciepło to wychodzi. Dlatego od razu traktuję tym również szyję i też strefę dekoltu muszę lekko pacnąć. Do kolorów tych bronzerów nie jestem do końca przekonana, bo dla mnie są po prostu za ciepłe. No ale trzeba im przyznać, że nie są zbyt intensywne, nie są takie plamiste, bardzo, bardzo ciemne. Także pod tym kątem jestem w stanie mieć nad tym jakąś kontrolę. Więc aż tak mnie nie przerażają. Może pojawiła się lekka plamistość, ale postaram się opanować ją, wracając do pudru. Wezmę odrobinę pudru ze Stars i przede wszystkim odetnę sobie tutaj przestrzeń pod modelowaniem. A tutaj wyżej podziałam pędzelkiem, na którym również jest odrobina pudru, żeby to troszeczkę złagodzić. I przejdziemy już do rozświetlacza Physicians Formula, jest to Diamond Dust. I były dostępne dwa odcienie, jeden taki wyglądający trochę jak Diamond Bomb z Fenty Beauty, więc mówię, no już mam dosyć tych rozświetlaczy takich na przeźroczystej bazie srebrnych, także wybrałam sobie taki, który ma odrobinę więcej koloru i on faktycznie wygląda tak diamentowo, dosyć mocno kojarzy mi się z Fenty, tyle że z innymi tymi ciemniejszymi odcieniami. I wygląda imponująco, także sprawdźmy, jak będzie wyglądał na policzkach. No zobaczymy, czy nie będzie mnie przyciemniał przede wszystkim, bo ten kolor może być nieco kontrowersyjny. Okej, pojawia się taka poświata błysku, dość mocno drobinkowego, ale nie jest to blask jakoś tak mocno przytłaczający. I też jeśli chodzi o konsystencję, to ten rozświetlacz jest znacznie taki bardziej suchy niż Fenty Beauty. Fenty to jest taka lekka plastelina wręcz. Ale może to i dobrze, bo się aż tak mocno nie wgryza w skórę i też ta skóra nie łapie dzięki temu ewentualnego pigmentu. I pomimo tego, że jest to produkt opalizujący na różowo, no to nie mam znacząco przyciemnionego policzka. I najlepiej widać ten rozświetlacz, kiedy pada na nie światło tej kontry, która jest taka dosyć punktowa. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale to jest taka feria drobin. Bardzo ładnie to wygląda. I przejdziemy już do makijażu oczu, zajmiemy się tą paletką. Były dostępne różne wersje kolorystyczne. Ja tutaj akurat wzięłam najbardziej neutralną i mam też taką jeszcze brzoskwiniową. No ale ta neutralna jakoś przekonuje mnie najbardziej, przynajmniej dzisiaj. To jest Neutral Wanderlust. No i dosłownie, tak jak wam wspomniałam, to mnie kosztowało jakoś 15 albo 17 zł, także naprawdę mega tania paletka jak na dzisiejsze czasy. I będzie miała dodatkowe wyzwanie, bo nie nakładam na powieki żadnej bazy, na powiekach mam jedynie ten korektor z Rimmela, którego nie znam, ale tak się zastanawiałam przez chwilę, czy nałożyć tę bazę, czy nie. No i sobie pomyślałam, że kurczę, gdybym się malowała nie do kamer, tylko po prostu dla siebie, to nie nałożyłabym żadnej bazy, więc dzisiaj po prostu zrobię makijaż tak, jakbym zrobiła go po prostu na co dzień. Wtedy też będę w stanie sprawdzić realnie, jak ta paletka działa w takich warunkach po prostu codziennych i czy jest w stanie poradzić sobie z moją powieką, kiedy nie nakładam żadnej bazy, tylko po prostu odrobinę korektora. I zacznę sobie od matowego beżu, który w tej paletce się znajduje i wygląda całkiem zachęcająco. Rozjaśnię sobie tutaj przestrzeń wewnętrznego kącika. No jedyne co, to widzę, że jest lekko żółty ten beżowy cień i dosyć mocno napigmentowany. Ale daje radę, jeśli chodzi o takie rozjaśnienie. Faktycznie fajnie też jeszcze dodatkowo neutralizuje takie zasinienie w kącikach, które posiadam. Przejdźmy już do kolejnego cienia i to będzie ten neutralny brąz. Myślę, że fajnie może sprawdzić się tutaj na załamanie. To będzie taki go-to cień, o ile nie wyda mi się za chłodny, bo tutaj na dwoje babka wróżyła. Ale nie przeraża mnie ten jego lekki
chłód, neutralność właściwie. Nie powinno być to przytłaczające. I powiem wam też, że pigmentacja tutaj nie odbiega od na przykład paletki Make Up by Mario, z której korzystam zazwyczaj na co dzień, kiedy się maluję sama dla siebie. Nie dość, że ten pigment jest solidny, to jednocześnie bardzo ładnie się rozciera do chmurki. No nie sprawia żadnego problemu. Jestem ciekawa, jak te błyski. O, może tam będzie dramat. Wiecie, szukam po prostu jakiegoś haczyka, jeśli chodzi o tę paletkę, bo jeśli się okaże, że jest super i kosztowała grosze, no to będę w szoku. Ten sam cień nałożę również na dolnej powiece. No to, jak ta powieka jest wymodelowana w tej chwili, bardzo mi się podoba. Ale przejdźmy już do błysku i skorzystam może z tego, bo po prostu jakoś wydaje mi się, że bardziej się błyszczy. I nałożę go tutaj w centrum. O! Czy wy widzicie moc tego cienia? Też nie odbiega od paletki Make Up by Mario. Jest może po prostu bardziej metaliczny, ale jest turbomocny. I taki nie dość, że błyszczący, to jednocześnie gładziutki. No nie wygląda jak gruz. To nawet, słuchajcie, Natasha Denona nie ma takiej fajnej konsystencji cieni. Bo tam mam wrażenie, że te cienie są takie suche, a tutaj mamy plastelinkę pod palcem. No ten cień jak najbardziej daje radę. Jeszcze wiecie, co zrobię? Skorzystam sobie ze skośnego pędzla i najciemniejszego brązu, którym zrobię sobie kreski. Ostatnio mam jakąś erę kresek. Nie wiem, co mi się zrobiło z głową, że robię kreski, bo nigdy nie byłam jakąś fanką kresek, ale ostatnio jakoś mega mi się podobają, więc robię sobie takie leciutkie jaskółeczki. No, dzieje się to też bezproblemowo, pomimo tego, że nie jest to jakiś, wiecie, najciemniejszy brąz na świecie, no to jak najbardziej ta jaskółka się przebija i jest intensywna, napigmentowana. No to jest już czwarty cień, którego używam z paletki, więc 4 na 5 i każdy z nich bardzo mi się podoba. Jedynie ten beż może delikatnie dla mnie za żółty, ale też nie przesadnie. No po prostu super! Okej, kochani, jeszcze w międzyczasie na linię wodną nałożyłam sobie beżową kredkę z Eveline i wytuszowałam dolne rzęsy. No i muszę wam przyznać, że ta paletka tak na codzienne potrzeby w 100% mnie satysfakcjonuje. Nie miała łatwego zadania, bo nakładałam te cienie na po prostu drobinkę korektora. No a wyglądają naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że w ciągu dnia również szczególnie te kreski dobrze się utrzymają. Przejdźmy już do makijażu ust i skorzystam sobie właśnie ze wspomnianej konturówki z Maybelline. Co prawda może kolor, który wybrałam, nie jest najbardziej optymalny, nie taki, jaki może do końca chciałam, no ale wyprzedany był ten, który miałam na oku, a zamawiałam chyba też na Notino akurat ten odcień i to jest Lifter Liner w odcieniu 08 Fine Line. Także zobaczmy, co to w ogóle za kolor i czy nadaje się dla mnie. Swoją drogą jest to kredka tradycyjna, nieautomatyczna. Szkoda, że w dzisiejszych czasach to już nie jest standard z tymi automatycznymi kredkami. Okej, to jest taki lekko mahoniowy odcień. Taka, powiedziałabym, drewniana czerwień. Ale ma on coś w sobie, podoba mi się. Może dlatego, że pora roku się powoli zmienia i zaczyna mnie ciągnąć do takich historii. Podoba mi się też konsystencja tej konturówki, bo nie jest ani zbyt taka masełkowa, ani też zatępa i wydaje mi się, że ma właściwości zastygające mimo wszystko. Mam tylko wrażenie, że wiecie, takie automatyczne konturówki są bardziej precyzyjne. Ciężko ją tak, wiecie, rozetrzeć sobie na granicach lekko, więc ona bardzo szybko zastyga. No i tak wygląda ten kolor w pełnej okazałości. Nawet się zastanawiam, czy chcę paskudzić tę konturówkę, wiecie, jakąś pomadką, no bo jednak chciałabym sprawdzić jej trwałość. Sama w sobie jest dosyć komfortowa, także nie wiem, może odrobinę błyszczyku jakiegoś nałożę na usta, ale tak, żeby nie przyćmić tego koloru, bo mi się ostatecznie podoba. Dobra, moi drodzy, skorzystam ze sprawdzonego rozwiązania, czyli olejku Pierre René w odcieniu 02. Nałożę go tak skromnie na usta, żeby delikatnie po prostu nadać im lekkiego blasku i to będzie wszystko, jeśli chodzi o usta. Ale kolor konturówki podoba mi się, jej konsystencja również. Jedyny minus to fakt, że nie jest bardzo mocno precyzyjna przez formę, w jakiej ją dostałam. Czyli po prostu takiej struganej kredki automatycznie po prostu sprawdzają mi się lepiej. Okej, kochani, makijaż mogę już uznać za skończony. Mamy godzinę 8:01, także bardzo szybko się wyrobiłam, no ale też konfiguracja produktów była sprzyjająca dzisiaj. Także przejdźmy sobie do podsumowania wszystkich kosmetyków z dzisiejszego testu. Zacznijmy od początku, czyli od podkładu z Maybelline, a właściwie z Max Factora. No ale kojarzy mi się bardzo z tym Maybelline, jeśli chodzi o wygląd buteleczki. Jeśli chodzi o właściwości, jest na pewno delikatniejszy
mocniejszy w kryciu, mniej rozświetlający perłą. Bardziej tutaj ten podkład rozświetla takim odczuwaniem nawilżenia, takim błyskiem na twarzy wynikającym z kremowości produktu. Natomiast bardzo ładnie poradził sobie z jakimiś takimi, wiecie, czerwonymi pajączkami, czyli po prostu popękanymi naczynkami, jakie mam gdzieś tam punktowo na twarzy. Bardzo ładnie wyrównał koloryt skóry. Troszkę żałuję, że nie mam go w najjaśniejszym odcieniu dzisiaj, ale i tak wydaje mi się, że udało mi się ten kolor wybronić. Nie ma dramatu, naprawdę wygląda to pięknie, gładko, nieskazitelnie wręcz. Jednocześnie moja skóra nie jest obciążona, piegi są widoczne bez najmniejszego problemu, także naprawdę jestem zachwycona tym podkładem. Tak samo zresztą jak i tym korektorem, bo on naprawdę pięknie zneutralizował mi zasinienie. Mało tego, oprócz tego, że neutralizuje zasinienie, przywrócił mi trochę tych różowych tonów na twarzy, więc też od razu czuję się lepiej. No i trzecie tutaj zastosowanie, czyli w formie bazy pod cienie dzisiaj, co też sprawdziło się bardzo dobrze. No na pewno jest to zasługa też tej paletki z MUA Makeup Academy. Natomiast no też, słuchajcie, bez jakiejkolwiek tutaj bazy w formie korektora, no te cienie mogłyby się w ogóle nie chcieć do powieki takiej suchej przyklejać, więc też sobie poradził. Więc jak najbardziej jest to dla mnie produkt wielofunkcyjny i będę z niego korzystać na co dzień, bo wygląda super. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to też wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Wy tutaj w tym studyjnym, płaskim oświetleniu możecie tego nie widzieć, ale on robi ogromne wrażenie, w szczególności kiedy punktowo pada na niego światło. Także to będzie zdecydowanie fajny produkt zarówno do wychodzenia na zewnątrz, kiedy świeci słońce, ale też na imprezki. Jednocześnie jestem w szoku, że on przy takim swoim odcieniu i opalizowaniu na różowo nie przyciemnia mi policzków, czyli jest to możliwe. Czyli wiecie, ja wcale nie muszę korzystać tylko z perłowo-szampańskich rozświetlaczy, żeby nie przyciemnić sobie policzków. Te ciemniejsze również mają w ogóle szansę się mi sprawdzić. Oczywiście przy zachowaniu pewnych warunków i właściwości samego produktu, no ale ten kompletnie mi tych polików nie przyciemnił, także jestem w szoku i naprawdę myślę, że się polubimy i będę korzystać z niego regularnie. No i jeśli chodzi o tę paletkę, ja jestem w szoku, jestem zakochana. Co prawda wiem, że dla części z Was no nie będzie to nic szczególnego, od paletka do dziennego makijażu. Ada tutaj dzisiaj się nie popisała kreatywnością, no ale powiem Wam szczerze, że na co dzień ja się czuję najlepiej właśnie w takich makijażach i najczęściej w nich chodzę. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że starzeję się, dojrzewam jakoś mentalnie, a może mam taki po prostu moment w życiu, że najlepiej się czuję w takich makijażach. No ale doszło do tego w moim życiu, że no najczęściej maluję się właśnie w ten sposób i to będzie paletka, z której będę mogła korzystać śmiało i po którą będę mogła śmiało sięgać w nocy o północy, o świcie z rana i będę wiedziała, że ten makijaż wypadnie tak jak powinien, czyli nieskazitelnie. No i słuchajcie, ta konturówka z Maybelline również robi na mnie tutaj bardzo dobre wrażenie. W szczególności jeśli chodzi o kolor, jak zerkam na siebie tutaj w podgląd, też ten kolorek bardzo mi się podoba, bo jest, no, ma w sobie coś takiego czerwonego, lekko zadziornego, ale jednocześnie jest przygaszona i wygląda tak elegancko. Ciężko jest określić ten kolor jednoznacznie, czy to jest jakiś taki brąz, czy właśnie taka stłumiona czerwień, czy to jakiś taki ciemny nudziak, więc naprawdę kolor bardzo mi się fajnie sprawdza i zabieram ją ze sobą do torebki, tylko może zanim ją do tej torebki włożę, to postaram się ją naostrzyć. Także to tyle, moi drodzy, na ten moment, jeśli chodzi o podsumowanie. Widzimy się wieczorem na takim szerszym podsumowaniu po wielu, wielu godzinach. Okej, kochani, wracam do Was na ostateczne podsumowanko trwałości. Już Wam mówię, którą mamy godzinę. Jest dokładnie 22:40 i tak prezentuje się makijaż bez ani jednej poprawki. Nawet jeśli chodzi o usta, no to jest na nich pozostałość konturówki. Muszę Wam przyznać, że ona bardzo dobrze w ciągu dnia się utrzymywała, nawet po tym olejku. Natomiast no teraz na kolację zjadłam KFC, więc wyjadłam się na tyle, że stwierdziłam, że po
prostu pozbędę się tego, bo nie chcę tutaj wyglądać jak jakiś po prostu glonojad, więc resztkę tej konturówki właściwie już na konturze wytarłam. Pozostało lekkie zafarbowanie tutaj na wardze górnej. Natomiast musicie uwierzyć mi na słowo, że jest to dobra konturówka, bardzo trwała, komfortowa, nie mam poczucia wysuszenia ust. Dołożyłam ją jedynie raz, czyli była jedna poprawka makijażu, w trakcie przerwy dzisiaj w pracy, jak sobie zjadłam taki powiedzmy obiad, no to po prostu, żeby nikogo nie straszyć, chociaż nie było też tak bardzo, bardzo źle, ale wiecie, wyjadła mi się wewnątrz, więc ją sobie tam dołożyłam. No a jeśli chodzi o resztę makijażu, to nie dokładałam ani żadnego pudru, nic tutaj nie dotykałam, nie klepałam, także tak to wygląda. Twarz dosyć mocno się wyświeciła, no ale jestem po calutkim dniu, więc to jest dosyć zrozumiałe, to też nie był podkład, który obiecywał nam jakiś niesamowity mat. I czułam się w tym makijażu dzisiaj bardzo dobrze. Jeśli chodzi o makijaż oczu, może jest dla mnie troszkę za chłodny. Lubię makijaże właśnie z lekką nutą brzoskwini, więc mogłam użyć tej drugiej paletki. Ewentualnie z takim, wiecie, lekko ocieplonym brązowym vibe'em. Tutaj jest totalnie neutralnie, natomiast paleta też tutaj dała sobie radę. Utrzymało się to naprawdę względnie. Jeśli chodzi o kreski, to może delikatnie wypłowiały, ale ja jeśli chodzi o moje prawe oko dzisiaj łzawiłam, także tak cud, że ona się utrzymała, bo normalnie miałam taki, wiecie, gruz z łzy tutaj pod okiem i w międzyczasie jak byłam w pracy, to po prostu sobie to usunęłam. Nie wiem o co chodzi, po prostu chyba mnie, wiecie, zawiało jak szłam do samochodu rano i jak już raz się to oko rozdrażniło, to później mi łzawiło przez pół dnia. No ale i tak i makijaż oczu, i makijaż twarzy poradził sobie przez ten cały dzień naprawdę bardzo dobrze, także ja nie mam pytań, nie mam żadnych roszczeń. Dajcie mi koniecznie znać, czy już coś testowaliście z dzisiejszego testu, jakie macie wrażenia, czy macie podobne zdanie do mojego, czy może zupełnie przeciwne. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam i oczywiście do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziolki, pa, 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 pa.